Cześć, na imię mam Roman i chciałem dzisiaj pokazać swój poranny, niedzielny, swój poranek. Mamy dzisiaj 31 sierpień i tak zaczynam każdą swoją niedzielę od obchodu swojej posesji. A, kurki ładnie już śpiewają. Popadało dzisiaj w nocy i hortensje tak są troszeczkę przyklapłe. Tak, witaj Buddo. Jakżeż ta śliwka mocno obrodziła. Gałęzie połamane. O, źródełko. Wczoraj wkopywałem jeszcze przy świetle tą trawę. Nie wiem jak się nazywa, ale tak sobie tutaj umarzyłem. Zastąpiła mi floksy, które już teraz nie są tak dekoracyjne. No. Rudbeckia mojej żony. Ostróżki. Jakaś tam chryzantema czy coś takiego, ale ładnie wygląda. Nie zakwitła mi hortensja w tym roku, niebieska miała być. Dwie mam takie, nie zakwitła. Kola. Pięknie pachnie przy ruszeniu. Żurawki przepięknie rosną. O, jak zwisła. Litry wody w tym znajdują się. Wiciokrzew na drzwiach. Wszystko gra. Cześć Maniek. No, zadzwońmy. Gospodarz się zbliża. Cześć chłopaki. Mój bajkowy kącik. No i najważniejsze. Kurki. Wszystkie, które kocham. No. Kurniczek. Nowy nabytek, ceramek. Wczoraj pojechałem aż pod Wieluń. Daleko. Ale kurka się odwdzięczyła, bo jak ją tylko wpuściłem, 3 minuty nie minęły, zniosła pierwsze jajko. Pozdrawiam swoją drogą pana Damiana. Zimowe pomieszczenie dla papug. Też. O. Malutkie seranki. A tutaj przygotowany mam już żłobek dla malutkich. O, oświecę światło. Żłobek przygotowany dla małych kurczaków. Z taką kabiną, jakby któryś mi troszeczkę słabszy był, czy coś, to żeby mógł się schować. Mam też taki mały gadżet, który sobie zrobiłem. To są dwie płytki podłogowe sklejone. W środku zatopiłem 100-watowy przewód grzejny, taki jakiego używa się w akwarystyce. Gdyby przypadkiem spaliła się żarówka kwoka, to wtedy uruchamia się przy odpowiedniej temperaturze ta płytka. Ciekawostką jest to, że ona nie grzeje się sama tylko, ale nagrzewa całą płytę i całą ścianę też. I długo trzyma, długo utrzymuje temperaturę. No, trochę przeszkadza nam radio, ale to radio tutaj gra 24 godziny na dobę. Moje kury czasami słuchają szy, czasami meczu. Nie powiedzą, że od kultury są odwalone kury. O, jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym koguciku. Od pana Damiana dostałem za darmo tego kogucika. Jest to ceramka z takim grzebieniem prostym.
czytałem, że takie czasami trafiają się nawet najlepszym hodowcom. Jakiś tak gen recesywny może, jak ten. Ta kurka miała być oddana gdzieś na fand, na jakimś teraz może odpuście czy dożynkach. I jak rozmawiając z panem, ta kurka, ten kogucik podszedł do nas i cały czas nie odstępował na krok, jakby się chciał towarzyszyć w rozmowie. I pan Damian podarował mi go. Myślę, że u mnie szczęśliwie dokończy swoje dni. Do towarzystwa dostał inną moją taką pociechę, Basię. Ta kurka ma 2 lata, ale jest tak samo przyjemna i spokojna, jak ten chyba, kogucie chyba go szczęściarz nazwę. On nawet Basia tam zniosła już jajeczko. No i teraz przejdziemy do kurnika numer 1. O, kurki już czekają na wyjście. O, mój kogucik. Bardzo ładny kogut Hamburga. Z 11 sztuk, jakie kupiłem w ubiegłym roku, przeżył mi tylko jeden. Też zachorował, ale wyrzuciłem go do innego kurnika na zimno. Miał tylko oświetlenie. Dostał do jedzenia, czy do picia raczej, wodę z octem i czosnkiem. No i przeżył. O, kura, a pęcelerka się też zdenerwowała troszeczkę. O, tam są małe, 6-tygodniowe kurczaki, apencelery i mieszańce apencelerów z hamburgami. O, przy gniazdach mam taki ciekawy gadżecik, sobie wymyśliłem, że na noc, gdyby kury chciały nocować w gniazdach, mogę je pięknie pozamykać. Tu w klateczce kwoka, mieszaniec apencelera i kury ajamczymani. Na 3 małe kurczaczki, też mieszańce, ale po nich będą niosły, one będą niosły ładne zielone jajeczka. W następnej klateczce mam młodego kogucika serankę i sebrytkę kogucika. Też kupiłem 2 tygodnie temu na targu w Wieruszowie. Nad nimi przepiórki. Zdawać by się mogło, że może mało światła czy coś, ale tak, w ubiegłym roku przez całą zimę niosły nieprzerwanie. Do góry też pomieszczenie dla papug, gdzie z woliery przechodzą i przechodzą dalej do zimowego pomieszczenia. Całość wymalowana jest ziemią okrzemkową, bo pomimo moich trudów pracy dostał się ptaszyniec. Wypryskałem wszyściutko ziemią okrzemkową i od 1,5 miesiąca nie widzę żadnego robala, stręciucha. Karmidło, także mogę opuścić teren mój nawet na tydzień. I kury będą miały co jeść. Gorzej z wypuszczaniem. Tam już kury wyszły i czekają na wypuszczenie na podwórze. O, jeszcze taką fajną ciekawostkę, którą sobie zrobiłem, podzielę się z wami. Kury nie mają dostępu do odchodów. Zrobiłem taką skrzynkę z siateczką. Do oprzątnięcia bardzo prosto jest unieść i wyprzątnąć. Dobrze. Jeszcze widoczek z kurnika na ogródek. O, tak, żeby trochę świata też widziały z tej strony. I idziemy dalej. Dalej. Ogródeczek. Przejdziemy. Tak, ostatnie zerknięcie na krasnale. Przechodzimy do ogrodu zachodniego.
kuchenka. Segregatory na jajka. Wychodzimy. I dalsza część ogrodu. Aż wyjeżdżamy. Cześć Budda. Śliwki nie owocowały, poprzycinałem. Jest, ale trochę takich robaczywek. Faun, gdzieś się ślimak do niego przykochał. Pole, które wczoraj ładnie pan w nocy uprawiał. Źródełko. Czasem topi się w nich coś. Trochę takie zdradliwe. Atencje. I tu kogucik żółty pilnuje pomidorków. Pięknie, ładnie, jeszcze zaraza ich nie chwyciła w tym roku, może to przez tego żółtego koguta. Truskaweczki tnące. O, papugi. Nimfy i faliste. Tutaj też małe jeszcze miejsce, takie na klatkę, na przepiórki i na kurki małe. Wchodzimy do woliery. Kostka dżambo na posadzce. Kiedyś ślizgałem się po błocie, nawet bałem się, że się może wywrócić. Kupiłem tą kostkę, założyłem. Jestem bardzo zadowolony. Po największych deszczach nie ślizga się. I otwieramy kurniczek numer 1. Wychodźcie, dziewczyny. O tak, tak. O, wyszedł pierwszy mieszaniec między apencelerem a zielononóżką. Może są nie za ładne. Otworzymy kurniczek numer 2. Co my tutaj mamy? Taką sobie zrobiłem mieszankę kurek, które niosą mi zielone jajka. Kurniczek numer 3. Światło już zgasło. Jest tu kogut apenceler. Z tymi dziewczynami. Co malutkie. I kolejny kurniczek numer 4. I tu zamieszkuje taki gość. Kupiłem na targu kiedyś mieszaniec po kogucie Feniksie i kurze brodaczu antwerpskim. No nie jest to rasowy, ale wyszedł piękny, ma piękny ogon. A to z nim jest razem już córka po nim i po kurze hamburskiej. Taka sobie ładna para, że nie do rozmnażania, ale na dekorację. Jest. O, o, proszę, poranna toaleta. Ceramek i pani z Wrocławia. Pozdrawiam pana z Wrocławia, który sprzedał mi tą kulkę. O,
Tu są mieszańce, to jest ceramka i araukanie. Niosą piękne zielone jajeczka. Taka inność. I tu niby kurczę skóry tego gorszego sowku dostały koguta Appenzellera, który gdzieś tam czekał sobie będzie, aż dokomponuje mu panie. Na razie mam dwie. Kupiłem kiedyś u pana Piotra. Pozdrawiam też pana Piotra. Przeszkadza mi tamten kogut. Ale pewnie mogą być spokrewnione te samiczki. I teraz tam w inkubatorze mam nałożone nowe jajeczka. Poidła pełne. Zazwyczaj hodowcy, może w cudzysłowie hodowcy mówią, pokaż mi jakie hodujesz skóry, żebym wiedział jakim jesteś hodowcą. A teraz mnie tutaj zablokowało i nie umiem wyjść. O. A ja jednak twierdzę, że pokaż mi z czego jedzą i piją twoje ptaki, to powiem ci jakim hodowcą jesteś. Dobrze. Kurki mają się dobrze. O, jeszcze. Milagros, piesku. Milagros ma czyściutko. Ładnie wczoraj wyprzątłem, ale w ogóle higienę można utrzymać poprzez posypywanie sandezją. Nie ma przykrego zapachu. Piesek jest zdezynfekowany, czysty. O. Tak. Wszystko spowite jest w mini kiwi. O, przechodzimy dalej. Magazynek na zboże. To co musi być sanitarne. Tak. Magazynek. Pojemniki na karmę. Ja zaświecę światełko, bo jakoś tak nic nie widać za bardzo. O, o. Do dezynfekcji używam Sandezy. Mikser do robienia mieszanek warzywnych różnego rodzaju. Podstawa ocet jabłkowy. I pojemniki na różnego rodzaju pasze. Moje skarby. Jeszcze raz spojrzenie na ogród. I jadę. Jadę teraz na targ zobaczyć coś ciekawego. Potrzebna jeszcze jedna kurka, sebrytka. Do usłyszenia i zobaczenia.